Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Cyfer, a to jest pierwszy odcinek z serwera Zapomniany Ląd, serwera dla youtuberów, tak ludziska. Ze mną dzisiaj jest... Już lecę, jest... Cześć, dzień dobry, witam. Tak, ze mną dzisiaj jest Bebec już, aka Niebieska Pantera, dzień dobry. Dobry, witam. No i w sumie witam was na serwerze Zapomniany Ląd, yeah! Co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy ogarniać naszą bazę, Team Zielony, tak, jesteśmy Teamem Zielonym, na tabie tego nie pokażę, ale Bebec już ja jesteśmy w Teamie Zielonym. Poza nami w teamie jest jeszcze Hunter, Gryplim, Sordin i Julka. Tak, tak się nasze teamy przedstawiają. Dla tych, co nie wiedzą, jest to serwer dla youtuberów, moi drodzy. I od razu uprzedzam wasze pytanie. Wszystkie pytania kierujemy tutaj do Grafa. Tam jest Graf, prawda, wiecie, gdzie ma kanał. Wchodzicie do niego na film, dajecie mu lajka i piszecie w komentarzu, co was tam trapi odnośnie serwera. Jakbyście, nie wiem, do rekrutacji chcieli, czy cokolwiek takiego, to się kierujecie do Grafa. Oczywiście dzisiaj nagrywamy na dwa kanały, ja i Bebecjusz, także przeserdecznie zapraszam także na perspektywę Bebecjusza, która będzie oddzielnym materiałem z budowy, którą będziemy tutaj w tym momencie przeprowadzać, dlatego że musimy tutaj trochę przebudować. To tutaj planujemy zrobić naszą bazę Teamu Zielonego, w sumie ja i Bebecjusz tak zdecydowaliśmy, a bardziej ja nawet. Mamy tu krater po meteorze i wydaje mi się, że miejsce jest całkiem ładne, jeśli o to chodzi. I co do serii, bo jeszcze tutaj będę kontynuował, Bebe tutaj kopię, ja pójdę wszystkie tam rzeczy przygotować do budowy dalszej. Jest to oczywiście zamiana za serię Let's Play. Let's Play, co ja gadam, to nie jest zamiana za serię Let's Play, to jest zamiana za serię... Za serię, w ogóle zobaczmy, czy mamy planty. Za serię tych Venture, która w tym momencie ludziska jest zawieszona. Tak, seria będzie zawieszona, ponieważ postanowiłem, że zrobimy sobie serię z tego serwera, ponieważ wiecie, fajnie jest z ekipą grać. No i jest tutaj trochę inna paczka i do tego nie mogę tej serii prowadzić po prostu pod starą nazwą. Dobra, mam to, jeszcze by przydała mi się shovel. Mamy żelazną, ok, wezmę sobie żelazną. W ogóle dla tych, co nie wiedzą, jest to modyfikacja o nazwie Projekt E, nawet wam mogę pokazać. Projekt E i jest to po prostu przeniesiona stara modyfikacja Exquivalent Exchange, którą możecie w sumie pamiętać, jeśli oglądaliście kiedyś mnie na starym kanale. Miałem też serię na bardzo podobnej paczce, która pozwala nam tutaj no po prostu być przy OP. Tak, w skrócie pozwala nam być przy OP. Przykładem jest Transmutation Table, do którego na przykład mogę włożyć drewno, więc sobie diament, ale oczywiście każda rzecz ma tu swoje EMC, czyli taką swoją wartość. Diament w tym momencie ma 8000, prawie 200 EMC, a drewno ma na przykład 8 EMC. No i w tym momencie na przykład mogę iść ściąć cały las, i w zamian za cały las mogę na przykład, no nie wiem, jeden diament sobie zrobić, czy coś takiego. Jak sobie jeszcze pozwolę aksa zrobić? Czy mamy tutaj lepszego aksa? Nie. Zrobię sobie diamentowego, bo czemu by nie zrobić sobie diamentowego, skoro nas stać w tym momencie? Oczywiście też serdecznie zapraszam do pozostałych drużyn, żebyście tam, wiecie, śledzili jej postęp i tak dalej. W tym momencie najaktywniejsza jest drużyna czerwona, z czego teraz nie widać. W sumie jest godzina 21 i jest niedziela. Tak dla informacji nagrywamy to w niedzielę, wczoraj był start i w sumie się tak lekko już ogarnęliśmy, aczkolwiek jesteśmy trochę do tyłu względem innych teamów i na to liczę też, że nasz team się powoli tutaj zsynchronizuje i zaczniemy jakoś tutaj pięknie grać. Kurczę, co by tutaj jeszcze dodać? Ogólnie wedle planów jutro jakoś ma startować strona. Jeśli wystartuje, to będzie ona oczywiście podana w opisie, jeśli nie wystartuje, no to jej nie będzie. Na stronie będziecie mogli śledzić po pierwsze na bieżąco wszystkie live streamy, będą się tam miały wyświetlać, coś takiego, było takie coś mówione. A po drugie na stronie będą na bieżąco pojawiały się nowe materiały z naszej strony. Będzie nam także logo i odnośniki do wszystkich kanałów, które są obecne na serwerze. I nie wiem, co by tu jeszcze powiedzieć, Bebe? Czy coś takiego cię tutaj trapi, co bym musiał powiedzieć? Jakie byście mi przypisali leki na gardło, na ból gardła? Napiszcie w komentarzu. Zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu, tak. Ale oczywiście też u Bebecjusza, nie? Bo może, wiecie, nie zauważyć u mnie. Trzeba napisać u nas obu. Co do częstotliwości serii, myślę, że będzie się dosyć często pojawiała, aczkolwiek zobaczymy, jak mi się to uda. Względnie to od was zależy, jak często się pojawia. Dobra, weźcie co? Zrobimy tak, bo i tak zaraz to zamienię sobie moim kamieniem filozoficznym. Żeby stały to na pewno prosto do góry. Okej, czyli coś takiego i teraz sobie przeklikamy, na przykład robimy sobie białe drewno. To jest w ogóle fajna rzecz. Okej, tu jest akcja ciemna. Dobra, i to jest to drewno, na które liczyliśmy, czyli teraz muszę tak objąć ten. Obejmuję tyle. Zobacz, tam nic nie zmieniłem? Nie, nie zmieniłem na szczęście. Tutaj zmieniasz z tyłu. Zmieniłem tutaj gdzieś? O to, patrz, o to. O, fuck, serio, aż tutaj sięgło. Dobra, no. Jeszcze raz muszę kliknąć. No, i patrz. Mamy chyba to idealnie drewno, dobra, wszystko jest okej. Okay. Znaczy to ma dosyć duży zasięg, także
Ja się tutaj nie dziwię. Okej, okay, czy tu zamieniłem jedno? Okej. Okay. Aha, czyli jak tak celuję w to... Dobra, teraz wszystko powinno być w porządku. Wszystkie... Tak, jeszcze złe drewno wybrałem. Okej, okay, mamy wszystko do góry teraz. Ja sobie jeszcze płotki muszę skraftować. W sumie... Teraz mamy taką przyjemną rzecz, że możemy skraftować jeden płotek tak naprawdę. I będziemy mieli ich tutaj, no... Aż sobie pozwolę jeszcze jeden skraftować, żeby zobaczyć jego nazwę, bo to jest, kurczę, masakra. Okej, okay, weźmy sobie skraftujmy szybko. Fence. To czemu się nie wyświetliło? A, płotki! Fence, no płotki. Ja słyszałem płotki, po prostu płotki. Nie, no, ja bym cię o płotki pytał, człowieku, co ty powiadasz? Dobra, więc ustawiamy coś takiego, zrobimy sobie po prostu najprostszy ten. Tu ogólnie będą za chwilę gdzieś schody jeszcze wybierzemy, gdzie zrobimy. I będzie zejście na dół. Z tego, co planuję, nie wiem, czy reszta teamu się ze mną zgodzi, no mam nadzieję, że się ze mną zgodzą, bo jednak pierwszy tutaj się osadziłem z całego teamu. Chciałbym, żeby tu istniało parę platform, że parę takich poziomów i na każdym poziomie jakby było na przykład po dwie osoby z domkiem. Na przykład ja mam tutaj mój domek, na przykład Bebec już by wybudował sobie tutaj na rogu, tam przy trawie, albo nie wiem, tutaj z tej strony. Ktoś bliżej tego, no i ogólnie będziemy musieli jeszcze tym meteorytem zająć, bo on jest taki brzydki. Ale okej, okay, takie są plany. A zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Oczywiście wszystko można go w ogóle rozwalić? Można, ale jest to mozolna praca. Plus weź go nie rozwalaj, stary, bo w sumie mamy tam respawn, jakby nie patrzeć, naszej całej... O, całego teamu. Całej teamu, what the fuck. Nieważne. Teraz tak, bo coś mi tutaj tak zarzuca jakoś dziwnie, nie wiem, o co chodzi. I noc zapadła. Musimy pamiętać, żeby tu rozświetlać, bo się moby respią dosyć często i niestety to nas tutaj trochę trapi. Tak, trapi nas. A co do takich ważniejszych informacji, to jeszcze pragnę uprzedzić, że prawdopodobnie uprzedził mnie z materiałem Hunter z naszego teamu. Także może jakiś odnośnik wam dam. Jak nie zapomnę go dać, okej. Okay. Wiadomo, cyfrowa pamięć. Na pewno do Bebecjusza będziecie mieli odnosik. Tego na pewno nie zapomnę. On zobaczycie, przyjdzie mi tak na kanał i tak... A gdzie jest link do mojej perspektywy, cyfer? Gdzie jest link do mojej perspektywy? No ja się rozwaliłem. Pytam. Dobra, rozwaliłeś? Rozwaliłem fajnie. Jeden bloczek. Tak, no bo to się strasznie kopie. Palec wolał. Jakim kilofem rozkopałeś? Lazem. Wiesz co, będziemy mogli się zaraz zrobić diamentowy. Ogólnie wszystko możesz rzucać do transmutation table, bo później tak wszystko sobie zamieniamy na to, co potrzebujemy tak naprawdę. Tylko nie wszystko ma EMC, w tym jest jedyny minus. Okej. Okay. Także ja myślę, że może jakieś przyspieszenie sobie teraz walniemy z tego kopania. Chyba tak o, będzie. Robimy. Także widzimy się za chwilę. Dobra, bliska, więc tak po takim, no, krótkim materiale w sumie, bo to jest taki bardziej wprowadzanie do całej serii. Chcę was zaprowadzić na kanał Bebecjusza, tak? W tym momencie kanał Bebecjusza będziecie tu mieli go w opisie, tak? Tej pantery w czerwonym kapeluszu. Gdzie będziemy dalej ogarniać takie okolice. Ogólnie narodziła się myśl, że zrobimy coś takiego, taką platformę, która będzie się w tą stronę trochę poszerzała. Tu gdzie się wybuduje na przykład jakiś dom ważniejszy, nie? Bo tu będzie więcej miejsc. Na przykład tu platforma będzie już na około 10, będzie można normalny dom, a nie tak jak ja mam skalę. Plus wyłożymy cały dół cobblestone'em i z tego co widziałem przy pomocy filozofii stone'a mogę zamienić stone w grass, aczkolwiek jeszcze tego nie umiem ogarnąć zbytnio.
No jak widzieliście, zamieniło mi się przypadkiem trochę stone w gras. No ale tego jeszcze zbytnio nie ogarniam, jak to zrobiłem właściwie. Także w każdym razie zapraszam na dalszą część odcinka do Bebecjusza, na dalszą część odcinka, na kolejny odcinek w sumie do Bebecjusza. Dokładnie, zapraszam każdego. Widzimy się na kanale Bebe. Juuu!